Dzień dobry wieczór, kochane człowieki, jak się macie? Dzisiaj mam dla Was film, który ma za zadanie pomóc Wam poradzić sobie z fobią społeczną. No więc, skąd to się bierze, że niektórzy z nas czują się tak bardzo niekomfortowo i nieporadnie w sytuacjach socjalnych, kiedy jesteśmy wokół innych ludzi, a zwłaszcza nowych ludzi, że zastanawiamy się nadmiernie, dlaczego i co ktoś o nas myśli. No więc powodów może być całe mnóstwo i tak naprawdę każdy przypadek jest inny, dlatego przy naszym tappingu dzisiaj po prostu spróbujemy dotrzeć troszeczkę do tego źródła, tego problemu i jakby skąd to się bierze. Dlatego obserwuj emocje, które się pojawią, wspomnienia, które przyjdą i to Ci da wskazówki na kolejne kroki do działania. Więc zaczynamy na Karate Chop. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT, tutaj jest oznaczony krótki filmik, który tłumaczy tą metodę. Obejrzyj sobie i wróć do nas, jeśli Cię zaintryguje. A cała reszta, bierzemy odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie. Możesz teraz poświęcić chwilę na to, żeby pomyśleć, przywołać do pamięci jakieś wspomnienie, gdzie czułeś się właśnie bardzo niewygodnie, nieporadnie, niekomfortowo w jakiejś sytuacji z innymi ludźmi. I jedziemy. Pomimo tego, że czuję się społecznie nieporadna, to decyduje się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że nie czuję się zbyt komfortowo wokół innych ludzi, to decyduje się kochać i szanować siebie. Pomimo tego, że czasami nie czuję się dobrze wokół innych ludzi, martwię się tym, co oni myślą. Zastanawiam się, jak na mnie patrzą. I jest mi naprawdę trudno czuć się komfortowo w mojej własnej skórze. I pomimo tej mojej społecznej fobii i niezręczności, decyduje się totalnie i całkowicie kochać, szanować i akceptować siebie. I każdą inną osobę, która mogła się do tego przyczynić. To niezręczne uczucie. Ten dyskomfort wokół innych ludzi. Część mnie chciałaby naprawdę dobrze czuć się wokół innych. Część mnie wie, że wszystko jest energią. I ja jestem połączona z każdą osobą. I naprawdę chciałabym rozkoszować się tym połączeniem. Ale czasami czuję się tak niezręcznie. Czuję się tak niekomfortowo wokół innych. Czasami jest to wręcz bolesne. Tak bardzo się czegoś boję. Może boję się tego, że będę osądzona. Może boję się tego, że zrobię coś nie tak. Może boję się tego, że już coś zrobiłam nie tak. A oni mnie jakoś za to ukarają. Jakiekolwiek jest to uczucie, decyduję się je uwolnić. Decyduję się uwolnić ten strach. Decyduję się uwolnić to na poziomie komórkowym.
decyduję się to uwolnić z całej mojej przeszłości. Z wszystkich sytuacji w moim życiu. Gdzie czułam się niekomfortowo wokół innych ludzi. Może skądś pojawił się pomysł, że nie jestem wystarczająco dobra. Nie pasowałam do innych osób. Może dostałam od kogoś taką wiadomość. Więc teraz, kiedy jestem wokół innych, to czekam, żeby ktoś mi pokazał, że ja tu wcale nie pasuję. Żeby ktoś mi pokazał, w jaki sposób nie jestem wystarczająca. I dlaczego ja tutaj nie powinnam być. To jest dużo bezpieczniejsze, żebym była sama. Czasami. Ale wtedy, kiedy tak bardzo się boję, że ktoś powie mi coś przykrego, to ja wtedy już mam te złośliwości w mojej głowie. Więc one tam już są, nawet wtedy, kiedy jestem sama. Więc jak bardzo bezpieczne jest to, żebym była sama. No cóż, przynajmniej te złośliwości pochodzą ode mnie. Jestem w stanie poradzić sobie z tym, że jestem złośliwa sama dla siebie. To byłoby dużo bardziej bolesne, gdyby to przyszło od innych. Decyduję się to uwolnić. Już skończyłam ze złośliwością do siebie samej. Wolę kochać siebie. I zasługuję na to, bym kochała siebie. To całkiem zabawne. Im bardziej siebie kocham, im bardziej potwierdzam, że jestem warta miłości, tym bardziej inni ludzie też to widzą. Im bardziej czuję się komfortowo sama ze sobą, tym bardziej inni czują się komfortowo ze mną. Jestem darem dla innych ludzi. Jestem darem dla świata. To nie jest w porządku, żebym nie dzieliła się sobą. Jestem darem, który powinnam obdarowywać innych. I decyduję się czuć się z tym dobrze. Świat zasługuje na dar, jakim jestem ja. Decyduję się czuć się z tym ok. Decyduję czuć się komfortowo wokół innych osób. I może nie jestem tym, czego każdy szuka. I to jest ok. Nie poszłabym do warzywniaka. I oczekiwała, że wywalą z półek wszystko to, czego ja nie lubię. To by było trochę głupie.
Więc ja nie mogę oczekiwać od świata. Żeby pozbył się wszystkich ludzi, z którymi ja nie chcę rozmawiać. Oni mają prawo tutaj być. I tak samo ja. Uwalniam wszelkie wątpliwości. Uwalniam argumenty przeciwko temu. Zasługuję na to, by czuć się komfortowo. Zasługuję na to, by być tu. Decyduję się naprawdę kochać siebie. I decyduję się pozwolić innym na to samo. W ciele, w duchu i w umyśle. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Otwórz usta, wydech. I co? Jak się czujesz? Bardzo możliwe, że ten tapping dosyć mocno cię poruszył. Wcale bym się nie zdziwiła, jakby się pojawił smutek, złość, łzy. Warto się przyjrzeć temu, jakie emocje wyszły na wierzch, jakie wspomnienia. I myślę, że jest dosyć duże prawdopodobieństwo, że ta właśnie fobia społeczna bierze się z poczucia, że nie jesteś wystarczająco dobra, dobry i braku miłości do siebie. Więc tu na końcu gdzieś tego filmu będzie oznaczony film, który będzie dobrze współpracował z tym. W opisie też kilka takich filmów oznaczę, więc zobacz sobie te albo luknij na naszą playlistę EFT Tapping po polsku. Może coś znajdziesz. Tak w ogóle to ten film został nagrany na prośbę jednego z Was, dlatego piszcie mi w komentarzach, na jakie tematy chcielibyście zobaczyć tłumaczenia tappingu, bo ja naprawdę bardzo chętnie Wam pomogę i chcę nagrywać to, co jest dla Was przydatne. Jeśli to wideo Ci pomogło, to polub je, ponieważ to pomoże mi. Każdy zostawiony komentarz również pomaga mi, pomaga algorytmowi przynieść ten film troszeczkę wyżej i udostępnić go większej liczbie osób. Zapraszam do zapisania się do kanału, nowe wideo co tydzień. Mamy też jogę dla początkujących. I jak zwykle dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne, dobre samopoczucie. Do zobaczenia wkrótce. Pokój, kochani.